W 101. rocznicę Powstania Wielkopolskiego postanowiliśmy przeprowadzić sondę wśród uczniów i zapytać ich, kim jest bohater, co to jest patriotyzm, w jaki sposób można okazywać patriotyzm współcześnie. Siemaczko. Pytanie mam. No, kim jest bohater? Bohater to taka osoba, która walczyła naszą ojczyznę, która wylała dużo potu i krwi. Dobra. A co to jest patriotyzm? Patriotyzm to miłość o naszą ojczyznę. Dobra, jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób można okazywać patriotyzm współcześnie? Śpiewając sobie narodowy, stając na barce. Dobra, a kiedyś jak to można było? No, walczyć o naszą ojczyznę. Dobra, dzięki. Cześć. Siema. W związku, że w tym roku obchodzimy 101. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, pytania mam. Kim jest bohater? No, to może być na przykład bohater filmowy. Dobra, a taka postać bardziej historyczna i Polak? No, Stefan Czerniecki na przykład. Dobra, a dla ciebie? Józef Wybicki. Dobra. Wojtek, co to jest patriotyzm? No, patriotyzm to jest kochanie narodu. Dobra. A według ciebie, w jaki sposób można okazywać patriotyzm współcześnie? Dobrze się ucząc. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć. W tym roku obchodzimy 101. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, więc mam kilka pytań. Kim jest bohater? Jeden z członków awangardy. No, ale takie postacie bardziej historyczne i Polacy? Maria Skłodowska-Curie. Dobra. A co to jest patriotyzm? Dbanie o swoją ojczyznę, niewstydzenie się jej, szanowanie. Dobra. I ostatnie pytanie. W jaki sposób można okazywać patriotyzm współcześnie? Dbając o środowisko, uczestniczając w różnych apelach, spotkaniach. Dobra. A kiedyś? Uczestniczając w wojnie. Dobra. Dziękuję. A cześć. Witam. Pytanie mam. Tak, co? Kim jest bohater? Bohater to na przykład Spider-Man. No dobrze, ale bardziej mi chodzi o takie postacie historyczne i o Polaków bardziej, wiesz? No to mógłby być Józef Piłsudski. Dobrze, jak najbardziej. A co to jest patriotyzm? Patriotyzm to okazywanie miłości do danego narodu. Dobrze. I ostatnie pytanie. W jaki sposób można okazywać patriotyzm współcześnie? Na przykład dobrze się ucząc i dbać o środowisko. Dobrze, a kiedyś jak? Kiedyś na przykład walcząc. Dobrze, dziękuję.